Zobaczymy, jaką opcję wybierze teraz zawodnik GKS-u Bełchatów. W polu karnym sześciu partnerów. Maciej Małkowski. Małkowski miękko w obręb pola karnego. I co? Dzimogi, gol! Coś nieprawdopodobnego. Szutem na taśmę GKS Bełchatów wygrywa mecz z Widzewem Łódź. Wystarczył prosty błąd, niezrozumienie między Bruno Pinheiro i Maćkiem Mielcarzem, który wyszedł i oczekiwał zgrania głową przez partnera. Potem faul, rzut wolny i stało się. Pamiętam taki mecz z poprzedniego sezonu, to była 28. kolejka Ekstraklasy. Arka Gdynia grała z GKS-em Bełchatów i w dokładnie taki sam sposób GKS Bełchatów stracił bramkę. Wtedy strzelił Szmatiuk. A teraz Dżymon w podobny, identyczny, analogiczny sposób. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie, że zdobył Marcin Dżymon tą bramkę, bo zasłużył na pochwały w tym meczu. Naprawdę z defensywy wywiązał się znakomicie. Koniec! Z gry defensywnej, no a z ofensywnej doskonale. Także. GKS Bełchatów w derbach województwa łódzkiego pokonuje Widzew 1-0. To jest dla Bełchatowem przerwa.